Cześć, z tej strony Gracz Niedzielny, a to jest 214 odcinek z cyklu Pograjmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jestem w tej chwili w dolinie... Momencik. Właśnie muszę sobie przypomnieć nazwę tej doliny. A... Napełnić dzban nowicjusza. Pierwszy dzban został przeze mnie napełniony. Bieżąca lokacja. Cóż to jest ta bieżąca lokacja? Ach, zapomniana dolina. Już wiemy, co to jest. No i w poprzednim odcinku troszeczkę pobłądziłem w poszukiwaniu kolejnej kapliczki. A w związku z tym zdecydowałem się jej poszukać już poza nagrywaniem. Udało mi się ją odnaleźć. Jak widzicie, jestem przed kolejną kapliczką. No, rozmawiajmy z kolejnym kapłanem. Z prałatem właściwie. Prałat Niriol. Nirilor. Nowicjuszu, dotarłeś do kapliczki zdecydowania. Czy chcesz odmówić mantry ku czci Auriela i napełnić swoje naczynie jego mądrością? Tak, oczywiście. Więc idź, dziecko. Niech wzbogacenie Auriela wzmocni twoją determinację na czas podróży do wewnętrznego sanktuarium. Dobra, naprężył się i teraz kaplica się uniesie. Patrzcie, jak błysnęła ta gwiazda Azury bodajże. Kaplica się uniosła, jest tam kolejny portal? Jest portal. Chroni cię przed ciosami twych wrogów. Dzięki za błogosławieństwo. Napełnijmy dzban wobec tego. Drugi dzban nowicjusza, właściwie po raz drugi dzban nowicjusza został napełniony. No i gdzie mnie teraz portal przeniesie? Mam nadzieję, że już nie będę musiał tak błądzić. A, chodźmy, Serano. Portal do przejścia z mieszkania. A otwórz, zapomniałem, że to trzeba otworzyć. Ja już się tam pcham jak we Wiedźminie przez portale. A do czego po prostu otworzyć? No dobra. Niech światłość Auriela to jednak rozświetla twoją ścieżkę. Jednak tych kapliczek będę musiał szukać dalej. Portal do zapomnianej doliny. O rany, rany. No to się naszukamy, słuchajcie. To się naszukamy. Co? Przejście z mieszkania. Nie no, znowu tędy będę szedł. I od początku to zaczynamy, kurde. No trudno, będziecie musieli mi towarzyszyć w tej podróży. Wow. Tu jest to wyjście na zewnątrz. Oj, alem spadł. No dobra, i jak ja mam dalej iść? Kapliczka jest gdzieś tam. Kolejna. Wejdźmy do środka. Serano, bardzo bym chciał wejść do środka, no ale znowu nas wyrzuciło do zapomnianej doliny. Jak ja mam teraz iść? Ty mi lepiej... O, kurde. Postanowione. Dolinowy kot szablozębny mnie zaskoczył. Nie, nie będę się obciążał. Mam tylko trzy jakby jednostki miary do tego, żeby się obciążyć całkowicie. W związku z tym nie będę tego wykorzystywał. Serana raczej ze mną nie zejdzie. Ona również tutaj nie przejdzie. Oho! Ktoś ją zaatakował. Serano, gdzie ty jesteś? Naprężyłaś jak kot.
O, Falmer. Sprawdźmy, czy ta lokacja nazywa się Zapomnianą Doliną, bo coś mi tutaj nie gra. Nie, mapa. Nie no, Zapomniana Dolina jak najbardziej. Jeszcze raz spójrzmy na mapę. Gdzieś to w zupełnie przeciwnym kierunku jest, niż w tej chwili idę. No nic, ale spróbujmy na kolejną kapliczkę się wyprawić. Kurczę, no niestety. Możliwości przejścia są mocno ograniczone. Serana zasuwa tutaj dołem. No tak, tutaj żeśmy gdzieś wyszli. Pamiętam, że tędy żeśmy szli. Pod górę, zabity troll. Świetnie. Kto tam jest? Oho. Postanowione. Dostał centralnie w szczękę. On tu kogoś zaatakował, czy to Serana po prostu raziła swoim lodowym kolcem. No i co, wpadłem gdzieś. Zupełnie nie wiem, gdzie jestem. Spróbujmy podejść tą ścieżką. No i nie podejdę, czy podejdę? A jak podskoczyć bym chciał? Też nie dam rady. Serana gdzieś tu się dzielnie wspina. No chodźmy, tutaj jakieś portale wiodą, spróbujmy przejść tędy. Może tą drogą, dokąd się dojdę. No, z powrotem ta sama droga. A tam jakbym poszedł? Wybaczcie, że tak się błąkam, ale naprawdę trudna ta Zapomniana Dolina jest. O! Jest kolejna kapliczka. No kurczę, szukał tak daleko, a to było tak blisko. Dobra, jest kolejna kapliczka, trzecia z pięciu. Chodźmy. Parałat Athring. Porozmawiajmy z nim. Witaj, nowicjuszu. Oto kapliczka wzroku. Czy chcesz odmówić mantry ku czci Auriela i napełnić swoje naczynie jego mądrością? Tak, oczywiście. Więc przyjmij dar Auriela, moje dziecko. Niech przyspieszy on twoją podróż do wewnętrznego sanktuarium. Tu jest za jasno. Ledwo mówił. Widać, że leciwy starzec z niego. Oj, znowu kapliczka się unosi do góry. Okej. O! Tu jest jakieś przejście. To jest przejście do przejścia z mieszkania, a to jest do kapliczki zdecydowania. Chodźmy. Niech blask Auriela chroni cię przed ciosami twych wrogów.
No, okej. Trzy razy dzban został już napełniony. Tu już byłem. Gdzie teraz? A kiedy droga wiedzie? Okej, to jest ta kapliczka. Gdzieś tutaj na tym zamarzniętym. Kolejna jest gdzieś tam. A zaraz, a tam nie ma przejścia, że tak się wyrażę, do kolejnej kapliczki. Nie chce mi się w to wierzyć. Szkielet. Masz jakieś złoto? Oczywiście 5 sztuk. Bardzo dobrze. No nie jest to możliwe, nie jest to możliwe, żebym tak błądził, kurczę. Czy tam nie ma jakiegoś portalu, czy tylko ten jedyny do przejścia z mieszkania? A jest tutaj, proszę bardzo. Ach, do kapliczki wzroku. No niestety. Czyli dalej błądzimy tutaj po dolinie. Tam widzę kolejne portyki, czy portale. Nie, to nie są portale, to są portyki, czyli jakieś pozostałości, ruiny. Po bramie, więc udajmy się w tamtym kierunku. A! O kurczę, to ja tu ze smokiem walczyłem. To jest ten smok, którego pokonałem. A ja tą kapliczkę tak blisko miałem. Te dwa smoki, które pokonałem w poprzednim odcinku. Ja cię kręcę, ale to jest zakręcone. Tam jest jakieś przejście, czyżby? No tak, ale tutaj jest wodospad. Doprawdy nie wiem, jak tutaj dalej iść. No nic, pobłąkajmy się, może uda się coś konstruktywnego wymyśleć. No niby tu jest jakieś zejście, tak? Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Nie wiem, czy Sarana za mną jest w stanie nadążyć. Dobra, wyjdźmy tu z wody. To są te wodospady, więc tam na górze już byłem. Nie wiem, czy iść szlakiem tych ruin. Spróbujmy, zobaczmy, dokąd mnie to doprowadzi. Powiem wam, że do tej pory w Skyrim wszystko wiodło prostą, nieskomplikowaną ścieżką. Tymczasem tutaj okazuje się, że są jakieś problemy z odnalezieniem drogi. Człowiek zdany jest na własną łaskę, nikt go tutaj za rękę nie prowadzi. Oho. No cóż. To wróciłem do miejsca, z którego przybyłem. Świetnie.
Dobrze, przynajmniej jakieś fanty znalazłem. Nie wiem, czy ja tędy dojdę gdzieś. No i idę tylko tymi zboczami stromymi i nie wiem, czy to mnie gdzieś doprowadzi. Do kolejnego wodospadu doszedłem. I gdzie dalej? Ludzie, gdzie dalej? Spadłem. Nieco energii straciłem życiowej. Błąkam się po tej zapomnianej dolinie Serana gdzieś tutaj. O, lodowy gigant. I szczątki smoka. O, o. No, on nie ma chęci mnie atakować. Więc zostawię go w spokoju, niby czemu mam z nim tutaj zadzierać. Śledzi mnie tylko bacznie. Wiecie, naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. Jeśli ktoś z was przeszedł Dolinę Zapomnienia... O, już widzę kolejną kapliczkę. Ojejku, jejku, jakie szczęście, jaki fart. Coś niesamowitego. Gdzieś tu musiałem się błąkać, żeby dotrzeć do kolejnej kapliczki. Jest, jest i kolejna. Czyli ta podróż tutaj dookoła tego jeziorka opłacała się. Ale może mogłem po prostu przyjść tutaj krócej. Nie wiem sam już, co mam na ten temat myśleć. Okej, jest kolejny. Prałat. No więc już. Czy jesteś gotów oddać hołd mantrom Auriela i napełnić swe naczynie jego oświeceniem? Dotarłeś do kapliczki nauki, nowicjuszu. Czy jesteś gotów oddać hołd mantrom Auriela i napełnić swe naczynie jego oświeceniem? Okej, takie małe déjà vu, ale oczywiście jak najbardziej jestem chętny odprawić mantry i napełnić naczynie. Tak, oczywiście. Auriel, niech cię błogosławi, dziecko. Gdyż znajdujesz się o krok bliżej sanktuarium i wiecznej mądrości. No dobra, otwieraj tą kapliczkę, prałacie. Super. Napełnijmy kolejne naczynie. Czwarta z pięciu, pięć razy muszę nabrać. Kapliczka zdecydowania, przejście, zmierzchanie. No, przejdźmy do tej kapliczki zdecydowania, gdzie to była ta kapliczka? No, już to byłem. Niech blask Auriela chroni cię przed ciosami twych wrogów. Dziękuję za błogosławieństwo. Tym razem muszę się gdzieś przedostać w tamtym kierunku. Spróbujmy. Gdzieś tutaj po tych półkach skalnych pobłądzić. Czy Serana idzie za mną?
No niestety, a nie. Przyjdzie. Przedostanie się przez ten... Podskoczy. A jest, idzie, dzielna dziewczyna. Dzielna wampirzyca właściwie. Wampirze dziewczę. O, tak bym to określił. O, co to takiego? Horus. Chory Horus. Horus rozpruwacz. Ja niestety nie będę się obciążał, a może lepiej nie będę się obciążał jego pancerzem. Horus rozpruwacz. Tu już byłem. Tu już byłem. Lodowa szczelina. Wejdźmy do niej. Zobaczmy. Jeśli tu byłem, to wychodzę oczywiście, no bo... Teraz już nie pamiętam, czy już lodową szczelinę to zwiedziłem. Tak, zwiedziłem. Dobra. Możemy stąd wychodzić. Chodź. Serano, wyłazimy stąd. Wejdźmy do zapomnianej doliny. A i ja tam... O Jezus, ja już tu byłem. Ja już tu byłem, ja już tędy przechodziłem. Dobra, spojrzę na mapę. A, lodowa szczelina napełni dzban nowicjusza. Czyli jednak ja muszę tam tą lodową szczelinę spenetrować i to bacznie uważając, mimo że już tam raz byłem, coś musiałem pominąć. Mam nadzieję, że już nie będę miał dużych problemów z falmerami, których tam już pokonałem i w większości chyba wybiłem. Teraz spojrzymy na mapę. Spójrzmy na mapę. No, chyba nie zupełnie o to chodziło. Wyjdźmy z mapy świata. No tak, ale... Ja jestem tutaj, a napełnić dzban nowicjusza muszę tutaj. Wybaczcie, że tak błądzę, już powtarzam się po raz kolejny, ale naprawdę już nie wiem, co mam robić. Tą piątą kapliczkę znaleźć muszę, no. Gdzieś to w tamtym kierunku jest. No nic, wróćmy z powrotem na jezioro. Może tędy? Nie. Już mam seranę z głowy. Sam sobie krzywdę zrobiłem. To jest gdzieś
Tam, ale jak tam dotrzeć? Widzę to, a nie mogę tam dotrzeć. To są zaledwie tylko jakieś zrujnowane elementy całej tej świątyni. Wiecie co, jeszcze chwilę się pobłąkam i do tej ostatniej, do ostatniej piątej kapliczki postaram się już dotrzeć również poza nagrywaniem. Odcinek może mało fascynujący, bo faktycznie mało się działo, ale... No nie, zdecydowanie tędy się tam nie przedostanę. Wróćmy do tej kapliczki i skorzystajmy z portalu. Oj, sporo zdrowia straciłem, zeskakując z tej skały. To jest kapliczka zdecydowania. Okej, wróćmy do przejścia z mieszkania. Przejścia z mieszkania do kapliczki wzroku. O! Kapliczka zdecydowania. Kapliczka nauki. Tu jest miejsce na ostatni portal. Wróćmy do kapliczki wzroku. Żebym nie nabrał tutaj jeszcze? Coś mi minęło chyba. To zapewne ta piękna pogoda Skyrim, o której tak wiele słyszałam. Kapliczka wzroku, kapliczka zdecydowania, kapliczka nauki. To są kapliczki, które już odwiedziliśmy. Prowadzi cię w najczarniejszej godzinie. Kapliczka zdecydowania, dobrze. I gdzie wylądujemy? Niech blask Auriela chroni cię przed ciosami twych wrogów. No tak, gdzieś w tamtym kierunku muszę się udać. Dobrze. Słuchajcie, ja tutaj znowu spojrzę na moją towarzyszkę Syranę i w tym momencie zakończę ten odcinek, dziękując wam serdecznie za uwagę wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu odtwarzania filmu. Poza nagrywaniem postaram się już odszukać ostatniej piątej kapliczki, no bo okazuje się, że jest to bardzo skomplikowane. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć i czołem!